To jest moje prywatne zdanie, ale uważam, tak jak pracowano nad obwodnicą Jarocina, jedni mówią obwodnica, inni mówią pierwszy etap, to wymagało sporo zabiegów, sporo cierpliwości, sporo przykrości także. Tak w tej chwili zaczynamy działać nad rozwiązaniem, naprawdę rozwiązaniem, które dla Jarocina byłoby bardzo ważne, gdyby udało się je zrealizować, bo tego dzisiaj nie można przesądzić. W perspektywie finansowej właśnie 2014-2020. I ta uchwała tutaj nasza nic nie wnosi, nic sprawy nie załatwi, a skutek może być wręcz odwrotny. Ja tylko Państwu powiem tak, że w listopadzie 2012 roku pan marszałek Woźniak powołał zespół zadaniowy Wielkopolska 2014, który przygotowywał zapisy dotyczące tej nowej perspektywy w odniesieniu do województwa wielkopolskiego. W kwietniu 2013 rozpoczęła działalność grupa konsultacyjna Wielkopolska 12-14 plus, składająca się samorządowców, partnerów społecznych, reprezentantów rządu, którzy pracę poprzedniej komisji niejako potwierdzili. Jest przeznaczenie środków na sieć TNT w formie dróg ekspresowych i autostrad. Na naszym terenie nie mamy autostrady, a więc w grę wchodzi tylko i wyłącznie w ramach TNT ewentualnie droga S11 pod warunkiem, że zostanie ona Komisji Europejskiej zakwalifikowana jako droga wchodząca w sieć TNT. Uważam, że należy jako samorząd powiatu jarocińskiego powinniśmy bardzo mocno wesprzeć się lobbingiem właśnie pana marszałka Woźniaka i samorząd wojewódzki, który na rzecz S11 lobuje i chcę powiedzieć, że ja nie chcę całości przedstawiać, bo znam cały materiał, mówię tylko w drobiazgach, żeby Państwa zorientować. Jest to realne, mało tego, bo to nie jest rozstrzygnięte tego państwa. Naszym zadaniem powinno być takie lobowanie, które przekonałoby do końca także decydentów między innymi wojewódzkich, oni będą mieli bardzo duży wpływ na Polskę mniej środków, żeby przy uruchomieniu projektu drogi S11 pierwszy etap stanowił odcinek Poznań-Kępno. Chcę powiedzieć, pierwsze rozmowy są ciekawe w tym temacie. Sądzę, że Państwo jako szefowie powiatu powinniście także mieć wiedzę, bo nie sądzę, żebyście na ten temat nie rozmawiali. To nie są sprawy ani przesądzone, ale są bardzo ciekawe. I tu nasze starcie powinno być. Tym bardziej, że wspomnimy bardzo dobrym argumentem, proszę Państwa. Naprawdę bardzo dobrym, który dzisiaj jest dla nas bardzo niekorzystny, bardzo uciążliwy, ale w sumie może przeważyć, że właśnie ten odcinek w pierwszej kolejności będzie robiony. Chodzi mi o to, że w układzie przyjęcia jako pierwszego etapu odcinka Poznań-Kępno byłby robiony także przeprawa mostowa w Nowym Mieście. I to jest ten argument, który może przeważyć w ministerstwie przede wszystkim. A nasza sprawa, żeby za tym lobować. I żeby już nie przeciągnąć do Państwa, uważam, że na dzień dzisiejszy tego typu wsparcia nasze strony, samorządu powiatowego, także ewentualnie samorządu gminy powinniśmy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, a ja wręcz przeciwnie będę za tą głosował. Dlaczego? Bo jesteśmy Państwem bardzo bogaty. To jest możliwe rozwiązanie, które tylko częściowo ten cały tłok przeniesie w innej miejscowości. Jeżeli mówimy o lobbowaniu, ja bym wolał od kolegów w miejscowej platformie inne lobbowanie. Jak wy lobbujecie w Poznaniu, jak wy nie potraficie lobbować nawet tutaj w miejscowych władz gminnych, gdzie powiat wywiązał się z wiaduktów i tu w kierunku przez lat miał być łącznik. Tak zwana mała obwodnica za małe pieniądze. Już mamy odciążony ruch. I wtedy przedłużka i mamy całą piękną trasę, tak? Od Leszna, od Kalisza i proszę Państwa, od Poznania. Odciążone to wszystko i tutaj wszystko jest i za małe pieniądze, tak? A tutaj za 300 milionów to jest przerwane. Nie sądzę, że my tak szybko do tego wrócimy. I teraz to trzeba właśnie tu mieć tufet i to jest właśnie lepiej, że my do partii nie należymy, bo my nie będziemy żadnej partii promować, bo to rząd buduje, nie my. I my jako radni tutaj na dole mamy prawo tak to widzieć, nie inaczej. My teraz budujemy. Ja pana burmistrza znam. 4 lata rządziłem, tam.
Ale ja chcę poznać, jak ta obwodnica, jako mieszkaniec powiatu rosyjskiego, jak to ma wyglądać. Ale podejrzewam się, skoro nie ma billboardu, jak to ma wyglądać, mamy coś do ukrycia. Ale ja mam jechać do pana Woźniaka jeszcze, żeby już jadę. Dawaj, dzisiaj wyjeżdżam. Najpierw tą uchwałę do uście 200 milionów, zróbmy to porządnie raz. A nie, a po przetargach, teraz gdzie nie ma, wiemy co się dzieje, to za naprawdę dobre pieniądze możemy to zrobić. I kupę pieniędzy przy tak dużej inwestycji można zaoszczędzić. Dużo, ale nie do Poznania dojdzie. Ja nie będę z panem polemizował, bo właściwie ta polemika będzie już przyszedł. Ale ja proszę o spokój. Pan Janusz Szczerba, jeśli pan był praktycznie 7 lat członkiem zarządu powiatu jarocińskiego, no czy niech będzie 6,5, jak pan mówi, tak, to ja dzisiaj mi ręce opadły, wie pan, i nie wiem co powiedzieć. Bo w końcu zarząd powiatu, wszyscy państwo uważacie, że chodziliście, załatwialiście problem obwodnicy jarocińskiej. Pan po 6,5 roku tak załatwiał obwodnicę jarocińską, że pan dzisiaj pyta, którym ona poleci. No pan wybaczy, ja skończę na tym etapie, ja kończę tę dyskusję. Dziękuję bardzo. Czy był jakiejś wersji? Dziękuję bardzo, proszę pana. W wersji? To mamy wiedzieć. W wersji? Albo 10. Nie ma wiedzieć, proszę pana, na Bożyński ma głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja może tylko powiem, że tu wśród nas są radni również, którzy uzgadniali projekt budowy obwodnicy. I się podpisali pod tym. Się podpisali pod tym. Na mapie jest podpis. Na mapach na pana jest podpis. No pana także, panie Szczerze. Dla mnie to było tak bardzo ważne wydarzenie. Panie przewodniczący, ja proszę o zachowanie spokoju, o odmówienie mi wystąpienia. Czasami trzeba wiedzieć, co się podpisuje, to jest jedna rzecz. Oczywiście były uzgodnienia prowadzone również i z panem Wolskim w tym czasie. I wszyscy się cieszyliśmy, że wreszcie można na terenie Jarocina zobaczyć inwestycję, która nie jest finansowana z pieniędzy naszych budżetów, czy powiatu, czy gminy, ale z pieniędzy centralnych. Nikt z władz poprzedniej gminy, z poprzednich władz gminy ani powiatu nie miał żadnych zastrzeżeń co do projektu. Wszystkim on odpowiadał, wszyscy byli zachwyceni, że wreszcie są podjęte działania, o których kiedyś ktoś tam mówił w 2007 roku, wycofując to z planów inwestycji krajowych. I wydawać by się mogło, że wszyscy powinniśmy być szczęśliwi z tego faktu, że największe marzenie mieszkańców powiatu jarocińskiego oprócz pracy zostanie zrealizowane. Ja dzisiaj jestem świadkiem takiego zdenerwowania, rozdygotania ze strony adwersarzy politycznych, którzy przyjmują zasadę taką, jak Polak przyjmuje, to znaczy, że jak się coś komuś udaje, to jest źle.